Leonardo da Vinci. Już dawno temu zauważyłem, że ludzie osiągnięć rzadko kiedy siadają z założonymi rękami i pozwalają, aby rzeczy im się zdarzyły. To oni wychodzą na zewnątrz i zdarzają się rzeczom. Niektórzy nie powinni zwać się inaczej, jeno przewodami pokarmu i pomnożycielami kału. Po nich, prócz pełnych wychodków, nic nie zostaje. Niecierpliwość, matka głupoty. Ci, którzy uprawiają praktykę bez pilności lub, by rzec lepiej, bez nauki, są jak żeglarze wypływający na morze statkiem bez steru i busoli, nie mając nigdy pewności, dokąd się skierują. Muzyka nie może być zwana inaczej niż młodszą siostrą malarstwa, zważywszy, że jest przedmiotem słuchu, zmysłu pośredniejszego niż oko. Malarstwo jest doskonalsze i przewyższa muzykę, gdyż nie umiera ono bezpośrednio po swym powstaniu. My dzięki sztuce możemy się zwać wnukami Boga. Wiadomo, że rozpoznajemy wady raczej w dziełach cudzych niż własnych. Gdy malujesz, powinieneś mieć pod ręką płaskie zwierciadło i często oglądać w nim swe dzieło. Jeśli je bowiem ujrzysz w odwróconym odbiciu, wyda się jakoby wykonane ręką cudzą i lepiej osądzisz swe błędy. Ciesz się, jeśli znasz kres rzeczy, które twój duch planuje. Dostojna jest prawda, nawet rzeczy najmniejsze, gdy ona je chwali, stają się szlachetne. Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. Zmysły są ziemskie, a rozum znajduje się poza nimi, gdy myśli. Żyjąc samotnie, wszystko zawdzięczać będziesz sobie. Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić. Istnieją trzy klasy ludzi. Ci, którzy widzą, ci, którzy widzą, gdy im się pokaże, ci, którzy nie widzą. Jeśli to możliwe, musisz próbować rozśmieszyć nawet martwego. Najszlachetniejsza przyjemność to radość zrozumienia. Zgłębiaj naukę, która jest sztuką, i sztukę, która jest nauką. Cała nasza wiedza ma swoje źródło w naszej percepcji. Bądź lustrem, wchłaniaj wszystko wokół siebie i nadal pozostań tym samym. Zaprawdę wielka miłość rodzi się z wielkiej wiedzy o ukochanym przedmiocie. A jeśli niewiele o tym wiecie, będziecie mogli kochać ją tylko w niewielkim stopniu lub wcale. Kto nie sprzeciwia się złu, pozwala, aby zło się wydarzyło. Nie jestem biedny. Biedni są ci, którzy pragną wielu rzeczy. Zawsze uważałem, że moim przeznaczeniem jest zbudować maszynę, która pozwoli człowiekowi latać. Uwielbiam tych, którzy potrafią się uśmiechać w kłopotach, którzy potrafią czerpać siłę z cierpienia i odważnie się zastanawiać.
To sprawa małych umysłów, by się kurczyć, ale ci, których serce jest stanowcze, a których sumienie aprobuje ich zachowanie, będą dążyć do swoich zasad aż do śmierci. Uczenie się jest jedyną rzeczą, która nas nigdy nie zawodzi. Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu. Zewnętrzna forma człowieka, cudownie skonstruowana, nie różni się zbytnio od boskiej duszy, która mieszka w tej strukturze. Spraw, aby twoja praca była zgodna z twoim celem. Nie można mieć mniejszego lub większego mistrzostwa niż opanowanie siebie. Zdaj sobie sprawę, że wszystko łączy się ze wszystkim innym. Prostota jest szczytem wyrafinowania. Łzy pochodzą z serca, a nie z mózgu. Malarz ma wszechświat w swoim umyśle i rękach. Aby zostać zwycięzcą, musisz chcieć wygrać, ale musisz wiedzieć o szansie przegranej i nie możesz się tego obawiać. Cokolwiek robisz w życiu, jeśli chcesz być kreatywny i inteligentny i rozwijać swój mózg, musisz robić wszystko ze świadomością, że wszystko w jakiś sposób łączy się ze wszystkim innym. Mądrość jest córką doświadczenia. Jak dobrze spędzony dzień przynosi szczęśliwy sen, tak dobrze używane życie przynosi szczęśliwą śmierć. Albert Einstein. Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem. Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi. Aby zapewnić sobie przychylność ludzi, lepiej zaoferować im coś dla żołądków niż dla umysłów. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia otacza cały świat. Nauka bez religii jest kulawa. Religia bez nauki jest ślepa. Nie przejmuj się, jeśli masz problemy z matematyką. Zapewniam cię, że ja mam jeszcze większe. Każdy co jakiś czas musi złożyć ofiarę na ołtarzu głupoty. Istnieją dwie rzeczy, które są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota. I co do wszechświata, nie jestem tego taki pewien. Problemem naszej ery nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie. Jeśli coś można w ogóle zrozumieć, można to też zrozumiale wyłożyć. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Wszystkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy. Zabicie kogoś na wojnie nie różni się niczym od popełnienia zwykłego morderstwa.
każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć. Dziwna jest nasza sytuacja na Ziemi. Każdy przychodzi z krótką wizytą, nie wiedząc dlaczego, a jednak czasami wydaje się, że przeczuwa jej cel. Sława wielu mężów polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego. Świat Amerykanina jest tak wielki, jak jego gazeta. Pokój nie może być utrzymywany siłą. Może być tylko osiągnięty poprzez wzajemne zrozumienie. Mając 20 lat, myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć. Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe. Umysł jest jak spadochron. Najlepiej działa wtedy, kiedy jest otwarty. Jesteśmy architektami swojego przeznaczenia. Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. W życiu popełniłem jeden poważny błąd. Podpisałem list do prezydenta Roosevelta, popierając budowę bomby atomowej. Gdybym wiedział, że Niemcom nie uda się wyprodukować bomby atomowej, nie kiwnąłbym nawet palcem. Jest to właściwie jakiś cud, że nowoczesny system nauczania nie zadusił we mnie do końca świętej ciekawości badawczej. Żyjemy w smutnej epoce, w której łatwiej jest rozbić atom niż uprzedzenie. Pamięć jest inteligencją głupców. Nie ma rzeczywistości samej w sobie. Są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw. Nie jestem szczególnie utalentowany. Moją pasją jest po prostu ciekawość. Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Radość patrzenia i rozumienia jest najpiękniejszym darem natury. Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Nie ma wielkich odkryć ani postępu, dopóki na Ziemi istnieje jedno nieszczęśliwe dziecko. Jeśli chcesz opisać prawdę, elegancję zostaw krawcom. Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. Za każdymi drzwiami, które otwiera nauka, jest Bóg. Wartość produktu można ocenić po jego produkcji. Dojrzałość zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy martwić się bardziej o innych niż o siebie samych. Świat to miejsce niebezpieczne do życia nie dlatego, że ludzie są źli, ale dlatego, że istnieją ludzie, którzy nic z tym nie robią. Istnieje siła, która jest silniejsza od pary, elektryczności i energii atomowej. Jest nią wola. Najważniejsze jest, że wszystkie myśli należą do miłości. Dopiero w następnej kolejności miłość należy do wszystkich myśli.
Głupotą jest ciągle robić to samo i oczekiwać za każdym razem innego wyniku. Nie wiem, jaka broń będzie używana podczas III wojny światowej, ale myślę, że czwarta będzie na kije i kamienie. Wszyscy jesteśmy ignorantami, ale każdy w czymś innym. Słowa mają moc. Nikola Tesla. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się wewnątrz nich, a miliony padają ofiarami chorób i umierają przedwcześnie właśnie z tego powodu. Przebywaj w samotności. Oto sekret innowacji. Przebywaj w samotności, wtedy rodzą się najlepsze pomysły. Nie sądzę, żeby w ludzkim sercu mógł zawitać dreszcz emocji podobny do tego, który odczuwa wynalazca na widok czegoś, co zbudował i co zmierza do odniesienia sukcesu. Takie emocje sprawiają, że człowiek zapomina o jedzeniu, śnie, przyjaciołach, miłości, o wszystkim. Jeśli twoja nienawiść mogłaby zostać zamieniona w prąd, oświetliłaby cały świat. Moja metoda jest inna. Nie spieszę się, aby wykonać pracę. Jeśli mam pomysł, zaczynam go sobie wyobrażać. Zmieniam go, udoskonalam i używam w całości w swojej głowie. Ze wszystkich rzeczy najbardziej lubię książki. Umysł jest ostrzejszy i bardziej przenikliwy w odosobnieniu i nieprzerwanej samotności. Pragniemy nowych doznań, ale szybko stajemy się wobec nich obojętni. Wczorajsze cuda są dzisiaj powszechnymi rzeczami. Wszystko, co wielkie, w przeszłości było wyśmiewane, potępiane, zwalczane, tłumione, tylko po to, by wyłonić się z tej walki i ukazać jako jeszcze potężniejsze i zatriumfować. Życie jest i pozostanie równaniem, którego nie da się rozwiązać, ale zawiera pewne znane nam zmienne. Każdy człowiek powinien mieć jakiś ideał – religijny, artystyczny, naukowy lub humanitarny – aby nadać sens swojemu życiu. W dniu, w którym nauka zacznie badać zjawiska niefizyczne, osiągnie większy postęp w ciągu jednej dekady niż we wszystkich poprzednich wiekach swojego istnienia. Dzisiejsi naukowcy zastąpili eksperymenty matematyką i wędrują od równania do równania. Ostatecznie budują strukturę, która nie ma związku z rzeczywistością. Dla mnie wszechświat to po prostu wielka maszyna, która nigdy nie powstała i nigdy się nie skończy. Inteligentni ludzie zwykli mieć mniej przyjaciół niż przeciętni. Im mądrzejszy jesteś, tym stajesz się bardziej wybredny w doborze znajomych. To, co jeden nazywa Bogiem, drugi nazywa prawami fizyki. Ciężko jest dać nieograniczoną energię ograniczonym umysłom. Niech przyszłość powie prawdę i oceni każdego według jego pracy i osiągnięć.
teraźniejszość należy do nich, a przyszłość, na którą naprawdę pracuję, do mnie. Mój mózg to tylko odbiornik. We wszechświecie znajduje się rdzeń, z którego otrzymujemy wiedzę, siłę, inspirację. Nie wnikałem w tajemnicę tego rdzenia, ale wiem, że on istnieje. Człowiek nie jest w nieskończoności jedyną istotą obdarzoną rozumem. Musimy nauczyć się pozyskiwać niezbędną nam energię bez zużywania surowców. Jesteśmy jednością. Tylko ego, przekonania i strach próbują nas rozdzielić. Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Gdziekolwiek jestem, nie mogę przestać rozwiązywać problemów, które mi się nasuwają i wydają się tak ważne, że muszę starać się je rozwiązać. Czasami spędzam w laboratorium tyle godzin, że moi przyjaciele są zaniepokojeni i grożą jego zamknięciem i ukryciem klucza. Ludzkość nie jest gotowa na wielkość i dobro. Pieniądze nie stanowią aż tak wielkiej wartości, jaką nadają im ludzie. Wszystkie swoje pieniądze zainwestowałem w eksperymenty, dzięki którym dokonałem odkryć pozwalających ludzkości prowadzić trochę łatwiejsze życie. Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko, a nie jasno. Aby myśleć jasno, trzeba być mądrym. Myśleć głęboko potrafią nawet obłąkani. Oryginalność kwitnie w odosobnieniu, wolnym od zewnętrznych wpływów, które uderzają w nas, by okaleczyć twórczy umysł. Bądź sam. To jest tajemnica wynalazku. Nasze cnoty i nasze wady są nierozłączne, podobnie jak siła i materia. Kiedy one się rozdzielają, człowiek przestaje istnieć. Nasze zmysły umożliwiają nam postrzeganie tylko niewielkiej części świata zewnętrznego. Ze wszystkich oporów tarcia, ten, który najbardziej opóźnia postęp ludzkości, to ignorancja. Budda nazwał ją największym złem na świecie. Tarcie wynikające z ignorancji można zredukować jedynie poprzez szerzenie wiedzy. Nie da się zrobić nic bardziej przydatnego dla ludzi. Wzajemne zrozumienie byłoby ogromnie ułatwione dzięki użyciu jednego uniwersalnego języka. Jest we mnie coś, co może być iluzją, jak to często bywa w przypadku młodych, zachwyconych ludzi. Ale gdybym miał szczęście osiągnąć niektóre z moich ideałów, byłoby to w imieniu całej ludzkości. Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw. Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem,
podobnym do stanu łaski. Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć. Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie. Ale cóż robić? Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie. W to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy, kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa. Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne. A o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować i móc sobie powiedzieć jak Jean-Christophe, jak tylko mogłem. Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w dzisiejszych szkołach jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach. Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość. Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie. Nie miałam na sobie żadnej nadzwyczajnej sukni ślubnej i tylko garstka przyjaciół była obecna na ceremonii. Nie chcieliśmy nic więcej jak niewielkiego kąta, w którym można by mieszkać i pracować. Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni. Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy. Próbowałam różnych doświadczeń opisanych w podręcznikach fizyki i chemii. Niekiedy dodawał mi otuchy jakiś drobny sukces, kiedy indziej znów wpadałam w głęboką rozpacz z powodu wypadków i błędów wynikających z mojego braku doświadczenia. Na ogół jednak wiedziałam, że postępy nie mogą przychodzić ani szybko, ani łatwo. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń. Uczucie rozczarowania, przychodzące czasem po jakimś niepowodzeniu w pracy, mijało szybko, ustępując miejsca świeżemu napływowi energii. Wszystko, co widziałam nowego i czego się uczyłam, zachwycało mnie. Było to jakby objawienie nowego świata, świata wiedzy, do którego nareszcie otwarto mi wolny dostęp.
Smutne książki można wytrzymać tylko, kiedy się jest młodym. Elon Musk. Pracuj tak ciężko, jak to możliwe. To zwiększa szanse na sukces. Jeśli inni ludzie pracują 40 godzin w tygodniu, a ty 100 godzin, to ty w 4 miesiące osiągniesz to, co innym zajmie rok. Każdy produkt, do którego potrzeba instrukcji obsługi, jest zły. Kiedy coś jest na tyle ważne, można to zrobić, nawet jeśli szanse powodzenia są nikłe. Życie jest zbyt krótkie na długotrwałe urazy. Możesz mieć jajka w jednym koszyku, o ile kontrolujesz, co dzieje się z tym koszykiem. Jesteśmy pierwszym gatunkiem zdolnym do samounicestwienia. Kiedy zakładaliśmy z bratem naszą pierwszą firmę, zamiast wynająć apartament, wynajęliśmy małe biuro. Spaliśmy na kanapie, mieliśmy jeden komputer, więc strona chodziła w dzień, w nocy pisaliśmy kod, 7 dni w tygodniu, cały czas. Po prostu musisz pracować, by coś osiągnąć. Myśl, jak wszystko zrobić lepiej i poprawiaj sam siebie. Nasze telefony, komputery i aplikacje są w tym momencie cyfrowym przedłużeniem nas samych. Jeśli ktoś zgubi telefon, ma syndrom podobny do brakującej kończyny. Jeśli wystarczająco mocno przestraszysz ludzi, będą domagać się likwidacji wolności. To jest droga do tyranii. Biorąc pod uwagę to, że Twitter służy jako de facto publiczny plac miejski, nieprzestrzeganie przez niego zasad wolności słowa zasadniczo podważa demokrację. Wielkie firmy są zbudowane na wielkich produktach. Próba tworzenia firmy jest jak pieczenie ciasta. Trzeba użyć odpowiednich składników w odpowiednich proporcjach. Kiedy Henry Ford zaczął produkować tanie, niezawodne samochody, ludzie mówili: nie, koń nadal jest dobry. Ford podjął ogromne ryzyko, ale zadziałało. Wytrwałość jest bardzo ważna. Nie powinieneś się poddawać, chyba że jesteś do tego zmuszony. Mam mentalność samuraja. Wolałbym popełnić seppuku niż ponieść klęskę. Jeśli wstajesz rano i myślisz, że przyszłość będzie lepsza, to jest dobry dzień. W przeciwnym razie nie jest. Stale zadawaj sobie pytanie, jak możesz zrobić coś lepiej i stale kwestionuj sam siebie. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która ma sens, jest dążenie do coraz większego zbiorowego oświecenia. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.